zapytałem Mirka, Mirek, czy wy na pewno tego chcecie, no. Mirek stwierdził, że tak. Ja to wczoraj usłyszałem, że idą po knockout. Moja kariera została zakończona tak naprawdę, ja już dzisiaj to wiem, na narodowym, gdy pozrywałem ścięgna obydwa w prawym barku, w lewym mam od 17 roku pęknięte, tam właściwie tego przedniego to już też nie ma. Jak Larry Holmes miał 52, ja mam 44, to jeszcze 8 lat, jeszcze 8 lat orki przede mną. Co sądzisz o takich sytuacjach, kiedy już naprawdę to prywatne życie wychodzi na pierwszy plan, czyli na przykład konflikt Ferrariego z tańcurą i Piotr Szeliga oraz sytuacja z jego obecną partnerką? Czy jako cesarz tego całego towarzystwa, że tak powiem, i powiem, co o tym myślę. Witamy wszystkich. Dzisiaj gościem kanału Koloseum redakcji Super Expressu jest człowiek znany jako ojciec chrzestny polskich freakfightów, ale ostatnio także po prostu cesarz polskich freakfightów, Marcin Najman. Cześć. Witam was serdecznie. No, po koronacji, która się odbyła na pierwszej konferencji Cloud MMA, już oficjalnie cesarz, także w niczym się nie pomyliłeś, a może i przyszły selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tak, tutaj kubek z Robertem Lewandowskim nie pojawił się przypadkowo, ale do tego tematu chciałbym dojść trochę później. Na razie może spytajmy, co sprowadziło cesarza właśnie do Warszawy w skromne progi redakcji Super Expressu. No ja po prostu skorzystałem z zaproszenia, a w ogóle w Warszawie jestem dzisiaj, ponieważ nagrywamy trailer zapowiadanych przeze mnie jakiś czas temu wykładów, które będę starał się dosyć systematycznie przeprowadzać dla chętnych, ale w formie bardziej internetowej, bo to będą wykłady pod nazwą Najman Show. Będą również zaproszeni goście: Monika Laskowska, Arkadiusz Pan Pawłowski, Dominik Pudzianowski, drużyna Pierścienia, czyli Legion, cesarski Legion Gladiatorów. Będzie to wszystko w bardzo takiej rozrywkowej formie. Pierwszy raz taki format w pay-per-view 24 września. Serdecznie was zapraszam. Oczywiście będzie też można zakupić wejściówkę i być 50 miejsc. Mamy 50 miejsc na żywo, ale w internecie myślę, spotkamy się tam wszyscy. Czyli przez tobą bardzo intensywny okres, bo wiemy też o walce, która będzie, ale może tak jeszcze ostatecznie zakończmy temat co było w sierpniu, czyli walka z Andrzejem Fonfarą, bo ostatnio spędziłeś pewien czas na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych, no i spotkałeś się z byłym rywalem, wręczyłeś mu też tak głośną replikę pasa WKU, która jednak była dosyć nietypowa, taka wydrukowana na papierze. Jak w ogóle Andrzej zareagował, kiedy wszedłeś z tym prezentem? Na razie zdjęcie pasa, ale w wersji 1:1, który Andrzej absolutnie może już w takiej formie wywiesić u siebie w gymie i może potwierdzić to zwycięstwo z cesarzem. Myślę, że jedno z cenniejszych w jego karierze. No, taki pas w Stanach Zjednoczonych no, nie zdarza się często. Także no, wiadomo, no, oryginał musi zostać u cesarza, bo co cesarskie trzeba oddać cesarzowi. Ale replika jak najbardziej się Andrzejowi należy. To był dosyć krótki okres czasu, bo ja już miałem ten wyjazd zaplanowany trochę wcześniej. No, umówmy się, przecież ja nie poleciałem specjalnie do Andrzeja, jasne, tylko przy okazji. To bardziej chodziło o urlop po prostu, mówiąc wprost. Ale tą replikę Andrzejowi wręczę, bo wiem, że będzie niebawem w Polsce. Nie mnie zdradzać jego plany na przyszłość, ale wiem, że chyba byłem takim bodźcem, który spowoduje również, że przestanie być pijaczyną, a znowu będzie aktywny sportowo. I o to właśnie chodzi. Kolejny, któremu, że tak powiem, przywróciłem taką drugą młodość. Bo twoje słowa właśnie zapachniały, jakby miała być kolejna walka z udziałem Andrzeja Fonfary, no ale też rozumiem, że pewnie szczegóły musiał głosić. Nie mogę, jakby federacja. Nic nie mogę powiedzieć na ten temat, natomiast cieszę się, że Andrzej wrócił do aktywności, bo to już nie jest, tak mówię, pierwszy gość, którego przywróciłem do takiej aktywności, a to tylko wyłącznie na zdrowie. Jasne. I kończąc temat tej walki, bo po niej bardzo dużo i bardzo długo mówiłeś o tych dwóch ciosach, które doszły do Andrzeja Fonfary, ale w nagraniu po ogłoszeniu walki z Piotrem Lizakowskim powiedziałeś, że jednak nie jesteś z niej zadowolony, no, więc pewnie, w końcu jak to jest? Nie, no dajcie sobie. Zakończmy raz na zawsze temat tej walki. Jak to było? Tak, jak to było? Jak to w końcu było? Było w końcu tak, że walka się skończyła bardzo szybko i to jest oczywiście dla mnie dosyć bolesne i nie jest to miłe, no. Natomiast to, że no, dosyć łatwo trafiałem Andrzeja tymi moimi ciosami zamachowymi,
o których on doskonale wiedział, że ja je będę zadawał, a mimo tego wchodziły, no to to było takie miłe dla mnie zaskoczenie. Tylko szkoda, że zamiast kontynuować to, co wychodzi, postanowiłem za wszelką cenę wejść w nogi. Wejście było spóźnione, złe, niedobre. Andrzej widać było, że trenował obrony, bo bardzo dynamicznie odskoczył nogami i to nie tylko tyle, że w tył, tylko jeszcze w bok. Także w ogóle przepuścił mnie i tam wielu tam pieprzyło takie głupoty, o, położył się, nie położył się, tylko poszedł po nogi. Ten odskoczył i po prostu mnie zostawił w polu, no. Po prostu ograł mnie. Natomiast to, że późno, że nie zareagowałem w parterze, to był wynik tego, że on mnie trafił lewym sierpowym, takim krótkim, jak szedłem po te nogi i rozbił mi, ile już o tym gadamy? Na pewno dłużej niż mała walka, myślę, że tak 3-4 razy mniej więcej dłużej. No więc już kończymy. No więc Andrzej trafił mnie lewym sierpowym, rozbił mi łuk brwiowy. Jak widzieliście mnie po walce, bo tam udzieliłem kilku wywiadów dzień później, no to przecież to było bardzo widoczne, wiesz, jakby... Wiele osób nawet zwróciło uwagę na to, że właśnie w sumie tak pierwszy raz byłeś aż tak obity po tych ostatnich walkach. No tak, a tak krótko trwało, nie? No więc właśnie o to chodzi, że to był naprawdę taki krótki, taki niewidoczny cios, który również ja przyjąłem. Natomiast prawda jest taka, że sensacja była naprawdę o włos. No. I cokolwiek by ktokolwiek nie chciałby cokolwiek powiedzieć o tej walce, prawda jest taka, że sensacja była o włos, bo te ciosy, które Andrzej dostał, to były mocne ciosy, szczególnie ten pierwszy, drugi po prostu nie zaciśniętą pięścią, ale czysto na brodę. Ile gadamy? No myślę, że ponad minutę rozmawialiśmy na ten temat, ale przechodzimy... Temat został już chyba wyczerpany. Tak, i przechodzimy teraz płynnie do tej kolejnej walki, no bo bardzo szybko wracasz do oktagonu. Tak naprawdę to będą niecałe 3 miesiące. I czy długo zastanawiałeś się nad kolejną walką, na razie jeszcze nie myśląc o rywalu? Być może podjąłeś tę decyzję na tych wakacjach w Stanach Zjednoczonych, czy już wcześniej wiedziałeś przed wakacjami, że wrócisz pod koniec października do klatki? Tuż przed wakacjami wiedziałem, że wrócę. Wiedziałem z kim. I mówiąc szczerze, ja gdzieś nie czułem jakiegoś dużego potencjału w tej walce. Ale to świadczy tylko o tym, że ja jednak nie do końca się znam na matchmakingu, jeśli chodzi o freak fighty, bo... Mimo, że masz na koncie też gale, które organizowałeś. Tak. Ale to pokazuje, że chyba jednak nie do końca się na tym matchmakingu znam z tego powodu, że ja gdzieś nie czułem tego zestawienia medialnie. A okazało się, że to po prostu, no... Było bardzo dobrze przyjęte to zestawienie, no bo to jest taka śmieszna walka, no mały i duży. No. Typowy freak fight, można to jest określić jednym zdaniem. Procentowy freak fight, ale o dziwo, przeze mnie o dziwo, został bardzo dobrze przyjęty. Ludzie się naprawdę uśmiechają, cieszą, że takie zestawienie będzie, a przecież o to chodzi we freak fightach, to jest rozrywkowe MMA, no to jest wesołe MMA. W takim razie też dopytam, czy długo zastanawiałeś się nad walką z Lizakiem, no bo między wami nie ma żadnej złej krwi, więc to jest też taka trochę typowo sportowa walka, mimo że jest to freak fight. Przed tym, jak jeszcze zapadła decyzja, to ja jeszcze miałem możliwość porozmawiania z trenerem Mirkiem? Lizaka, z trenerem Mirkiem, i zapytałem Mirka, Mirek, czy wy na pewno tego chcecie, no. Mirek stwierdził, że tak, no więc to też, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że to ja gdzieś tam Lizaka podpuszczałem. To Lizak dostał taką propozycję, o dziwo dla mnie, on ją bardzo radośnie przyjął. No więc teraz mi nic nie pozostaje, jak tylko no, bardzo radośnie go zweryfikować, no i tyle. No. No to kontynuując ten temat, skoro już pojawiło się nazwisko trenera Mirka Oknińskiego, miałeś już okazję walczyć z jego podopiecznym, z Darkiem Lwem. Też doskonale każdy fan freak fightów, fan MMA w Polsce wie, jaki jest trener Mirek. Skoro między tobą a Lizakiem nie ma złej krwi, to czy spodziewasz się, że właśnie postać trenera Oknińskiego może wpłynąć na to, żeby podgrzewać tę atmosferę przed walką? Słuchajcie, będzie na pewno bardzo zabawnie, ponieważ tak, Lizak na język nie choruje. Tym bardziej trener Okniński. Mnie również o taką chorobę podejrzewać nie można. Więc bądźcie spokojni, ja jestem przekonany, że tam do powiedzenia każdy będzie miał bardzo dużo na tych konferencjach. Ja widzę, tak mówię, ten odbiór kibiców, walka się podoba, bo to jest naprawdę wesołe zestawienie. To jest po prostu wesołe MMA i ja sam się uśmiecham, jak sobie pomyślę, że z tym Lizakiem tam będę w tym oktagonie. No, kurczę, blade, jak to ma to wyglądać? Okej, w każdym razie myślę, że ta walka tak, będzie takim pozytywnym elementem tej gali Cloud MMA 2.
taka bez złej krwi, ale na pewno uszczypliwości nie zabraknie. Bo mówisz o tym właśnie pozytywnym przyjęciu przez fanów, ale też na pewno dotarły do ciebie te takie dwa obozy, no bo tak naprawdę każdy z fanów zakłada teraz dwa scenariusze na tę walkę. Czyli jeden to jest taki, że po prostu obalisz Lizaka, przeleżysz go i dzięki swojej większej masie wygrasz, a drugi jest taki, że Lizak będzie uciekał, będzie starał się ciebie zmęczyć, może w końcu się mu nawet to uda i po prostu cię wypunktuje pewnie w formie dystansu, no. Jakby mało kto spodziewa się tego, że on cię może znokautować, mimo że sam Lizak o tym mówi, że on będzie od pierwszego gongu szedł po nokaut. Ja to wczoraj usłyszałem, że idą po nokaut. I tak tylko później zacząłem, no, oni mogą iść po nokaut, ale tylko i wyłącznie swój, no bo jak pójdą, to tylko po swój nokaut. W każdym razie, no chyba, że się Lizak sam znokautuje. No, Tyson Fury kiedyś był blisko. I też zdarzały się takie sytuacje, nawet o Freak Fight. Tyson Fury kiedyś prawie sam się znokautował. Taki podbródkowy wyprowadzał, sam się trafił, łeb mu odskoczył, więc chyba, że idą po taki nokaut. W każdym razie, oba te scenariusze tak naprawdę są realnymi scenariuszami. A czy widzisz trzeci scenariusz, czy to po prostu musi wyglądać albo tak, albo tak? Nie, to będzie, to znaczy wedle mojej oceny to będzie knockout, albo to wygram na punkty po prostu w parterze. Wolałbym jednak wygrać to szybciej, czyli przez knockout. Dla mnie kluczem do zwycięstwa jest tylko jeden element. Kondycja. Natomiast zobaczcie, czy wy kiedyś cesarza widzieliście w ostatnich latach w takiej formie? Do tego też można nawiązać, no bo was jednak dzieli prawie 40 kg różnicy. Teraz... No, 40, ale... Ale w październiku przed pierwszą walką z Jóźwiakiem dzieliłoby nas ponad 50. Tak, i właśnie teraz sam ogłosiłeś, że ważysz 108 kg. Tak, na dzisiaj tak. Gdzie jest ten jakby moment, w którym Marcin Najman powie, że o, to jest już ta forma, o którą mi chodzi, bo tyle chcę ważyć. Na Lizaka powinienem ważyć 103-102 kg i tak będę ważył. Więc on pewnie też troszeczkę nabierze na masie, może być około 30 kg. Lizak na pewno nabierze. Lizak moim zdaniem to będzie ważył 75 albo 80 kg. Czyli nawet niecałe 30 kg. Wtedy by było, gdyby ważył 103. Bo to ja jestem przekonany, że Lizak nabierze kilogram. A ja z kolei będę te kilogramy w dalszym ciągu redukował. Czuję się dużo lepiej z tą wagą. Tutaj muszę powiedzieć, że to jest bardzo duża zasługa Jacka Rumiaka, z którym trenuję właśnie. Spotkałem się z nim 2 tygodnie przed pierwszą walką z Jóźwiakiem. Taki prawdziwy obóz przeprowadziliśmy dopiero przed tą drugą walką, która była przecież udanym pojedynkiem rewanżowym. Zwycięskim i przecież nikt wówczas nie zakładał, że ja mogę przewalczyć cały dystans i wygrać. Mało kto spodziewał się, że mało kto się spodziewał, mówiąc szczerze, ja też takiego scenariusza nie zakładałem. Ale to pokazuje tylko tyle, że fizycznie Jacek mnie bardzo dobrze przygotowuje. No, też ciężko, wiadomo, gościa w wieku 44 lat, który stoczył 52 walki łącznie wszystkich w swojej karierze, wiesz, tam uczyć jakichś elementów od podstaw, natomiast tutaj trzeba wybrać te najlepsze rzeczy, które funkcjonują. Jacek taką fajną analizę zrobił, przestaliśmy uderzać ciosy proste, które tak naprawdę po tych moich operacjach one już były takimi, atrapami ciosów, ale te sierpy cały czas zostały, co można było również zobaczyć w walce z Andrzejem Fumfarą. O której mówiliśmy. O której już mówiliśmy, tak, dosyć długo, jak na to, co się wydarzyło w klatce. Więc bierzemy to, co najlepsze i jedziemy z tematem. A wracając do Lizaka, czy w ogóle wyobrażasz sobie porażkę? No bo wydaje mi się, że gdybyś przegrał, to jednak ciężko by ci się było pogodzić z tym, że tak mniejsze zawodnik. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że byłoby mi ciężko się pogodzić, ale ja już sobie wszystko wyobrażam. Więc natomiast z drugiej strony, znaczy ja z tego nie chcę wizualizować, bo ja myślę tylko o zwycięstwie i z jednej strony oczywiście zakładam, że w sporcie może się wydarzyć wszystko, bo możesz wchodzić do oktagonu i skręcić kostkę na schodkach. Jasne. I możesz już walczyć z kontuzją, tak? Od razu, gdzie się nie możesz poruszać. Takie rzeczy się zdarzały. Kiedyś mój znajomy, kolega z Częstochowy wychodził do walki KSW i uderzył w jakąś tam rurkę i wyszedł z całą zakrwawioną tutaj twarzą, miał rozcięcie takie wielkie na czole, walczył z Olejnikiem. I tak naprawdę on się już wyeliminował przed walką, ta walka poszła, ale on się już tak naprawdę wyeliminował przed walką, no więc ja oczywiście nie zakładam takich kontuzji, ale wszystko się może wydarzyć, natomiast no... No moim zdaniem Lizak ma szanse iluzoryczne,
ale to jest tak fajny gość, tak fajny chłopak, przecież porażka ze mną w niczym mu w karierze nie przeszkodzi. Jestem od niego dużo cięższy, dużo bardziej doświadczony. Poza tym walczy z cesarzem. No tak. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że to każdy może przyjść i walczyć z cesarzem. To od razu powoduje, że dużo więcej zarobi, dużo więcej osób go będzie rozpoznawało. To jest to, co cesarz od razu na dzień dobry daje rywalowi. I tyle. I wiemy też, że miałeś taki okres w swojej karierze, kiedy często mówiłeś o zakończeniu kariery, więc tak tylko chciałem dopytać, już kończąc temat walki z Lizakiem, czy ewentualna porażka otworzyłaby ponownie te myśli, czy dalej jednak kontynuowałbyś? No bo sam mówisz o tym, że forma życia, więc chyba nie chciałbyś tego marnować. No gdybym przegrał z Lizakiem, no to nie wiem, to by mi został rewanż z Ryszkiem Szczaną chyba tylko. Gabarytowo Ryszek Szczana był całkiem podobny do Lizaka, co by nie mówić, nie wchodząc w umiejętności sportowe. Ale wracając do tego zakończenia kariery, to ja myślę, że tu się nie mam absolutnie co napinać, bo moja kariera została zakończona tak naprawdę, ja już dzisiaj to wiem, na narodowym, gdy pozrywałem ścięgna obydwa w prawym barku, w lewym mam od 17 roku pęknięte, tam właściwie tego przedniego już też nie ma. I to było koniec mojej kariery. Chociaż jeszcze wtedy w ogóle nie dopuszczałem tego do siebie. Ja cały czas uważałem, że się zoperuję, żeby jeszcze coś. Nie, to już musiałem sobie uzmysłowić, że przyszedł taki okres, taki czas, wyeksploatowanie i to był koniec mojego sportu. A teraz to jest takie sportowo-rozrywkowe show, więc jakby oczywiście, że ja wychodzę i chcę dać siebie naprawdę wszystko i przecież ta walka z Jóźwiakiem druga chyba pokazała, że ja naprawdę chcę dać siebie wszystko, ale no wiecie, no ja mam już ograniczenia, to bardzo duże, nie tylko spowodowane wiekiem, ale eksploatacją, bo wiek jeszcze nie jest może aż taki najgorszy, ale ostatnio widziałem, słuchajcie, niesamowite, to nie jest tak, że to ja jestem tym prekursorem walk po 40, bo już pomijam George'a Foremana, który zdobył Mistrzostwo Świata w wieku 44 czy 45 lat, ale przecież Larry Holmes, dopiero niedawno się zorientowałem, on walczył jeszcze po 50, normalne walki, z Butterbeanem walczył 10-rundową walkę, gdzie Butterbean był słynny z tych 4-rundówek, gdzie był po 50, Larry Holmes, no więc jak Larry Holmes miał 52, ja mam 44, to jeszcze 8 lat orki przede mną. No i w takim razie myślę, że wszyscy czekamy na 28 października, gala Kraut MMA 2, walka Marcin Najman, Piotr Lizakowski, ale chciałem też przejść do tego tematu, dlaczego pojawił się w ogóle ten kubek na stole, no bo w ostatnich dniach jednak głównym tematem w polskim sporcie była piłka nożna, reprezentacja Polski, no i też głośno komentowałeś to, co się działo w meczu z Wyspami Owczymi, zwłaszcza to, co się wydarzyło w meczu z Albanią. Pojawiłeś się nawet w ofercie u jednego z bukmacherów jako naprawdę kandydat na selekcjonera reprezentacji Polski. Można obstawić. Można obstawić, chociaż tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły? Nie, absolutnie. Natomiast chodzi o to, że... Czy naprawdę byłbyś gotowy? Że to nie na zasadzie tam jakichś tam uśmiechów, tylko po prostu jest wystawiony kurs, czy Najman zostanie selekcjonerem. Jest on bardzo wysoki, więc jeżeli tak by się stało, można zrobić duże pieniądze. I stąd może moje pytanie, ale czy naprawdę byłbyś gotowy objąć tę posadę? Ale oczywiście, że tak. I ja myślę, że nie tylko ja, bo ty też byś był gotowy, bo prawda jest taka, że gorzej już wyglądać ta reprezentacja nie może. No jak ludzie, którzy grają w zachodnich klubach, znaczy nie tylko w zachodnich, ale chodzi mi o to, że goście, którzy naprawdę zawodowo grają w piłkę, w Barcelonie, oni by wyszli bez trenera i by chyba lepiej zagrali. Także to nie jest naprawdę żadna, nie róbcie ze mnie wielkiego bohatera, że ja chcę objąć reprezentację Polski. Objąć to znaczy rozdać koszulki przed meczem, powiedzieć, o której godzinie wyjeżdżamy z hotelu i to właściwie się rola... Zadbać o atmosferę, o której się dużo i trzeba zadbać o atmosferę w szatni, a myślę, że to robić potrafię. Jeszcze jakbym sobie wziął Peszko, z którym jestem dzisiaj w dobrych relacjach ze względu na wspólny projekt z Claude'em MMA, no to żyć nie umierać. No, na pewno nie będzie gorzej. Może być tylko lepiej. I tutaj zdradzę też, że rozmawiamy we wtorek. Dzisiaj było spotkanie Fernando Santosza z Cezarem Kuleszą. Wszystko wskazuje na to, że na razie Fernando Santos zostanie selekcjonerem, więc co jeżeli to się potwierdzi i Portugalczyk dalej będzie selekcjonerem według Marcina Najmana? Znaczy, jeżeli Santos zostanie, to jest bardzo możliwe, że no, dojdzie do historycznego wyczynu, czyli spadniemy na ostatnie miejsce za Wyspy Owcze. Ja uważam, że jest taka możliwość przy Santosie, bo przecież tak, on tego nie chce robić. Widać, że on jest strasznie zmęczony. Ta konferencja prasowa pokazywała, że on już był na skraju jakby takiego
kreska Wienia, że on już był naprawdę gotowy zaraz wyjść i to wszystko wal. Znaczy wiadomo, że zarabia tyle, że tego nie zrobi. Natomiast to jest... Sam też powiedział po meczu, że on się nie poda do dymisji. Ale no bo to jest jedyny powód, dla którego on tego nie zrobi. No bo on ma świetny deal biznesowy i on tego, choćbyśmy spadli na ostatnie miejsce, to on tego nie zrobi. I dopóki jakby ma w kontrakcie zapewnione takie warunki, jakie sobie wynegocjował. Wiecie, ja mam takiego świetnego przyjaciela Adama Kostkę, takiego przyjaciela wielu sportowców, przedsiębiorcę z Niemczech, i on tam tą Bundesligę dosyć dobrze śledzi. I ja pod jego wpływem zacząłem apelować, bo Adam Kostka pokazał mi tego gościa. Jest taki u nas napastnik Dawid Kownacki. Słuchajcie, facet biega. I dla mnie to już jest wystarczający powód, żeby zmienił Lewandowskiego. Bo facet, kurwa, biega. On chce grać. Chce grać i gra naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A ci nasi, no nie biegają. No, ten stoi pod tą bramką i czeka. No tak w podstawówce, jak taki był, to za karę go braliśmy na bramkę, no bo nie biegał. No i moim zdaniem Lewandowski musi iść na bramkę w którymś meczu za karę, żeby zrozumiał, że tam trzeba też biegać, no, trzeba się cofnąć. No nie można stać tylko przy bramce i czekać na podania. No. Czyli wtedy Wojtek Szczęsny na dziewiątkę z Dawidem Kownackim. Wojtek Szczęsny, ja bym go wziął jednak na obronę i tego. I Kamila Glika. Oczywiście Kamil Glik jako reprezentant chyba, nie wiem, najdłużej gra na dzisiaj w reprezentacji, powinien zostać kapitanem. Poza tym on jest mentalnie kapitanem tej reprezentacji. Robert nie ma warunków. Robert, nie obraź się, bo ja naprawdę nie, mówię teraz do Roberta Lewandowskiego. Robert, proszę, żebyś się nie obrażał, bo ja ani ci w życiu nie ubliżyłem i tego nie zrobię, bo jesteś świetnym sportowcem. Natomiast trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Robert nie ma cech lidera. No nie ma cech lidera. Coraz to nie więcej jest, się o tym. Ale to jest, ale to przecież to widać. No, grał świetnie jakby tam w zagranicą, strzelał bramki. Widzieliśmy w nim wielką międzynarodową gwiazdę i dlatego dostał opaskę kapitana. Ale kapitan to nie jest tylko ten, kto gra najlepiej. Kapitan to jest ktoś, kto wejdzie do szatni, kurwa, i jebnie drzwiami i to całe towarzystwo ogarnie. A ja uważam, że jakby Robert walnął drzwiami i chciał coś im powiedzieć wszystkim, to jeden by powiedział, ty weź tam coś, ten weź do mnie, tak nie mów. No i tak by było, bo trzeba mieć pewne cechy, żeby zostać liderem. Ma to Kamil Glik. Natomiast ja bym wypróbował mimo wszystko Dawida Kownackiego i dałbym mu szansę. I no bo... No bo coś trzeba zrobić, no przecież tego tak nie można zostawić, no bo my naprawdę spadniemy za Wyspy Owcze. To może jeszcze jedno pytanie o nazwisko, bo dużo też mówiłeś o Kamilu Grosickim, który otrzymał swoją szansę z Albanią, no i tuż po wejściu na boisko ta strata, która doprowadziła do drugiej bramki. Czy on dalej zasługuje na szansę, czy oczywiście, jednak... Oczywiście, że tak, no nie może być, tak, słuchajcie, no przecież to jak się gra, gdzie drwa rąbią, wióry lecą. Przypomnijcie sobie, jak on wszedł na chwilę tylko w meczu... Z Wyspami czy z Francją? Z Wyspami. No przecież to od razu była zupełnie inna jakość. I za każdym razem, jak on wchodzi, to pokazuje zupełną inną jakość tam z przodu, na tych skrzydłach. I to, że jedną źle dograł jedną tam akcję, no nie może przekreślać tego, jaki on wkłada... Jaką jakość? Jakość, tak, to słowo chciałem powiedzieć. Jaką on wkłada jakość do tej drużyny. Kamil Grosicki absolutnie, dopóki ma ten zapał, a ma cały czas, bo on biega. Kurwa, on biega. Tu on biega. No i się rusza, no trzeba się ruszać. Panowie, ja mówię teraz do wszystkich reprezentantów Polski. Kurwa, trzeba się ruszać. Ruszać, no po prostu biegać trzeba, no. I może już zakończmy ten temat, bo czekamy, co się po prostu... Bo się emocje podnoszą. Emocje się podniosły, ale myślę, że jak w każdym polskim domu przy ostatnich dwóch meczach. A czekamy, co się dalej wydarzy z Fernando Santoszem, no bo na razie jeszcze nie wiemy. Z Santoszem się nic nie wydarzy. Emeryturka i... już zapewniona. Także u Santosza jest wszystko w porządku, zapewniam was. To może poruszmy jeszcze jeden temat, który jest bliski twojemu sercu, czyli świat flików. Kiedy byłeś na wakacjach, sporo się działo, co prawda nie w Klaucie, tylko w innej federacji, w Fame MMA. Czy śledziłeś w ogóle to, co się wydarzyło? I chciałem tak od razu zapytać, co sądzisz o takich sytuacjach, kiedy już naprawdę to prywatne życie wychodzi na pierwszy plan, czyli na przykład konflikt Ferrariego z Tańcurą i Piotr Szeliga oraz sytuacja z jego obecną partnerką. Jako cesarz nie będę unikał odpowiedzi na te pytania. Co myślę, wszyscy jako docenimy. Jako cesarz tego całego towarzystwa, że tak powiem, i powiem, co o tym myślę. Wyciąganie sobie takich prywatnych rzeczy, w ogóle
w ogóle dla mnie ktoś, kto wyciąga prywatne w ogóle wiadomości, to jest coś, co naprawdę ciężko mi zaakceptować. I to powoduje, że wiadomo, że są czasem takie wyjątkowe sytuacje, że ktoś próbuje, nie wiem, z kogoś zrobić kłamcę, coś, ktoś ma jakiś dowód w postaci tego, że pokaże coś. Natomiast tu nie chodziło o jakąś jedno zdanie wycięte gdzieś, jedno, żeby coś pokazać, potwierdzić, tylko to były całe rozmowy, prywatne rozmowy. To, wiecie co, to naprawdę aż się na wymioty zbiera, jak się to ogląda. Natomiast muszę tutaj powiedzieć obiektywnie, bo znam Jarka Tańcule i znam Ferrariego. To Arek zaczął. To Arek zaczął z tą teczką, jakieś kwity na Ferrariego i już się zaczęło robić niedobrze. Panowie, wy macie kurwa walczyć, macie tam mówić o tym, jak trenujecie, kto jest lepszy, kto jest w czym gorszy. A tak jest, jeżeli są jakieś sprawy nierozwiązane, no to niech to załatwiają urzędy, służby albo ktokolwiek, kto jest do tego uprawniony, a nie konferencje prasowe freakfightowe. To nie jest to miejsce. Są ludzie, są podmioty w kraju, które mają takie rzeczy załatwiać, a nie konferencje prasowe. Mnie się po prostu zrobiło niedobrze po tym. To po prostu było obrzydliwe. Ale powtarzam, pomimo tego, że jakby od Ferrariego wyszło tego więcej, to Arek Tańcula zaczął. I tutaj nie ma w ogóle dwóch zdań. Zresztą Ferrari to powiedział, że gdyby nie ten atak na niego taki, to on by tego nie robił. Więc ja uczulam. Zostawcie życie prywatne sobie. I tutaj bardzo gładko przejdziemy do drugiego tematu, Piotrka Szeligi. Mhm. Piotrek sam sobie jest winien. Tylko że u niego jest jeszcze inna sytuacja, że to nie jest tak, że ktoś to wyciągnął na światło dzienne, tylko on sam zaczął o tym gadać i opowiadać. I zrobił ogromny błąd, ogromny. Takich rzeczy się po prostu nie mówi. Mnie to w ogóle nie interesuje, z kim on się spotyka, czy on się z kimś nie spotyka. To jest w ogóle nieistotne dla widzów Freak Fightów. Widzowie Freak Fightów chcą zobaczyć, jak kolejny raz łamie szczękę Krystianowi Pudzianowskiemu, albo Krystian złamie jemu. To chcą oglądać kibice Freak Fightów, walki. A nie walki i konferencje, ale nie takie sprawy. Słuchajcie, jeszcze do tego ten kontekst tego trenera. Ja nie wiem, jak on wpadł na pomysł, żeby w ogóle takie rzeczy upubliczniać. Nie wiem, no to była chyba jedna z najgorszych decyzji, jakie podjął w życiu, to upublicznianie takie, bo ja nie chcę oceniać tego, co... Jasne. Samej sytuacji. Ja nie chcę oceniać, bo to jest bardzo trudna sytuacja. Natomiast upublicznianie jej to jest po prostu głupota w najczystszej postaci. No i cesarz wypowiedział się na te gorące tematy, które w ostatnich miesiącach dominowały świat Freak Fightów, ale teraz pewnie też będą nowe tematy, m.in. walka Marcina Neimana z Piotrem Lizakowskim. Dziękuję już bardzo za wizytę w redakcji Super Expressu na kanale Koloseum. Chyba myślę, że zrobiliśmy to w sumie, co było trzeba. Wyjaśniliśmy temat Andrzeja Fonfary, wyjaśniliśmy temat reprezentacji Polski. Czekamy na 28 października. Jeszcze raz bardzo dziękuję, Marcin. A teraz wyjaśni Lizaka i będzie wszystko. Piękna puenta. Pozostaje ci tego życzyć, ale oczywiście liczymy na jak najlepszą walkę na obydwie. I Lizakowi też życzymy wszystkiego dobrego w walce, bo ja przeciwnikom, do których nie mam żadnej jakiejś bardzo złej krwi, również życzę powodzenia. Życzę mu, żeby się fajnie zaprezentował, natomiast wiadomo, że no, w zwycięstwie mu nie pomogę. Wręcz przeciwnie.